Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, dzisiaj troszeczkę inaczej. Troszeczkę będę opowiadał, niż będę uczestniczył z Wami w wycieczkach, ponieważ trochę mnie ograniczyły techniczne możliwości. Na Zanzibarze, gdzie się w tej chwili znajduję, w przeuroczym hotelu Mambo Paradise, który prowadzi była dziennikarka telewizyjna pani Katarzyna Werner. Pierwszy dzień, jak spędziłem? Wybraliśmy się do lokalnej szkoły. How are you? Hello. Are you from Raj? You are welcome. Yes, I can do maling. Ila na tak oni poje kitu. Bardzo mała szkoła. Okay. So we have Makungunini village, Kichangajagu village, Kibondeni, Kigomani Kusini, Kigomani Kaskazini and Lile. So those villages, people, they're coming here. Young? Come on. Teraz idziemy zobaczyć do klasy z dyrektorem szkoły. Pokaże nam co nieco. Jak widzicie, ja tutaj za dużo nie będę opowiadał, bo wystarczy popatrzeć i pomyśleć to, co my mamy u nas, a to, co oni mają tutaj. Dzieci są przeurocze, dla nas zaśpiewały. Szkoła jak wygląda, no sami widzicie. Kolejnym punktem naszej wyprawy na Zanzibarze była wycieczka do dżungli Kwadami, gdzie pojechaliśmy z całą ekipą i jak widzicie, po drodze mijamy wielkie pola ryżowe, plantację trzciny cukrowej, która jest, z której wytwarza się cukier trzcinowy, no a lokalni street fooderzy, żebym tak to nazwał, wyciskają świeży sok i mieszają go z imbirem i z limonką. Dojechaliśmy do wioski, która znajduje się w dżungli. No, dzieci po prostu tam oszalały. Kolejnym punktem naszej wyprawy na Zanzibarze było wspólne gotowanie, które zaaranżowała dla nas Kasia. Bardzo jej za to dziękuję. Słuchajcie, to były naprawdę przepiękne chwile. Mogłem spróbować prawdziwego afrykańskiego jedzenia. Ale macie w Polsce pieprz? Nie, w Polsce pieprz nie rośnie. Ale w sklepie macie. No w sklepie mamy, ale... Wszystko z kontenera. No właśnie, a ty wszystko masz... Mam.
od siebie z plantacji, tak? Tak, tak jest. Tutaj mamy dużo plantacji, potem zobaczymy, potem pójdziemy, gdzie pieprz rośnie. Dobra, pójdziemy tam, gdzie pieprz rośnie. On mnie wysyła tam, gdzie pieprz rośnie. Daleko. Ale po to ja tu przyjechałem. I słuchajcie, i zobaczcie, tutaj mamy dwie białe kobiety. To jest Kasia, która pomaga w gotowaniu. Kasia, u Kasi się zatrzymaliśmy w hotelu Mambo Paradise, tak? Z widokiem na ocean. Słuchajcie, przepiękne miejsce. Pokażę oczywiście wam niedługo. No i Agnieszka, która towarzyszy w większości w podróżach. Agnieszka, wiecie, dba o pewne rzeczy, o których ja bym też nie zadbał. No i ekipa, która kręci, żona, syn i Adaś. Cześć. Pozdrawiamy, hej, pozdrawiamy. Odezwij się coś tam, Adaś. Pozdrawiamy i trzymamy. No, o właśnie. Kasia, mocno. Okej. Aha, to jest mieszanka do ryżu, który tutaj mam w misce. Tak, tak, to jest kardamon. Kardamon, kumin, cynamon, a to jest kora cynamonu. Tak. I pieprz. Tak. A pieprz ja sobie. To ale ostry to. Spróbuję. Tak nie, zapraszam, ale ostry. Ja uwielbiam czarny pieprz. No prawda? Uwielbiam. Ja go zawsze rozcieram, wiesz, w moździerzu, kółkę i dodaję do. Sajk mówi, że to jest szpinak, ale to są młode liście maniok. Okej. I tu jest marchewka i cebula. I co to będzie z tego? To będzie sos? Nie. Nie, to jest tylko jak i szpinak. A, okej. To tylko taki dodatek do potrawy. To jest sól. A, i sól. No i solą tak jak ja solę. Do smaku. Do smaku, tak. No. I to jest prawdziwe rodzinne gotowanie, zobaczcie. Międzynarodowe. Bananki też dobrze pachną, nie? A, to ma pierwsze danie sławiki w moim życiu. Tak, pierwsze danie sławiki w moim życiu. I nie dość, że pierwszy raz gotuję, to jeszcze pierwszy raz będę próbował coś takiego prawdziwego. A dzieci smakowe, gwarantuję. Nie, no Ja już czuję. To jest aromat, to niesamowite. To jest moje ulubione danie, bo to będzie banan z sosie kokosowym. Nigdy nie próbowałem. Ale ten banan to myślę. No to tak, plantany. I to jeszcze, no, jakie one są dojrzałe, nie? To jest niesamowite. Bo to chodzi o to, że chyba pierwsza warstwa ze skórą, żeby się nie przypaliło od ognia. Pierwsza jest warstwa ze skórą, bo ta skóra też daje wartości kulinarne, to nie jest tak, tak? A druga warstwa już przykrawamy i wyciągamy do środka. Widzę tutaj są kokosy, kawał porządnego pręta i jakieś dziwne urządzenie. To urządzenie nazywa się koza. Koza. Tak, imbuzi. Imbuzi. Imbuzi, okej. To jest koza w suahili. I do czego to służy? Będziemy robić najprawdziwsze mleko kokosowe. O. Zobaczcie, tak z ręcznym sposobem wyrabia się, czy wydobywa się mleko kokosowe. Pani sobie tym pręcikiem rozbije kokosy na kół. Na tym siedzi na korze i będzie ścierać kokosa na wiórki. Wiórek, wleje wodę, która jest w kokosie, wymoczy, tak powstanie najczystsze mleko kokosowe. To tak naprawdę robimy czy oni robią wszystko od podstaw, nie kupują gotowego mleka kokosowego. Tak. Okay. Każda faza kokosa ma swoją nazwę. Proszę pani, idzie to spokojnie. Cała woda wylatuje, mamy bardzo dużo miąższu. I to wszystko wpadnie tutaj, już postawić mleczko. Tak. Czasami się dolewa wody, żeby mieć więcej mleka, ciśnie, wyciska się te wiórki do końca i jest przepyszne mleczko. No to co, spróbujesz? No pewnie. No tak, jedni człowiek. Okej. Musisz usiąść na kozie. Jasne, siadam na kozę, tylko żeby się nie połamała. Nie. Wygląda dosyć stabilnie.
i dwoma rękoma, tak? Tak, teraz musisz wyczuć, gdzie jest kokos i zdzierać tylko jego, aż go skurczy. Ale to by była modła. Ja więcej napsuję. Na obiad trzeba zapracować. Nie ma nic za darmo. Przyprawa curry, wcześniej była sól i to będzie sosik. Tak, na ogniu robiony, to jest to, co mi się uwielbiałem najbardziej. Ależ pachnie, słuchajcie, na tym podwórku. I jak widzicie, boso po podwórku. I przyprawy. Mi się głodny już. To jest niesamowite. To jest właściwy smak już, tak? Proszę, jak mam dobrze. Dwie kobiety po prawej, po lewej, a ja po środku. I gotują dziś dla mnie, a ja patrzę. I nie mogę się po prostu już doczekać. No takie tu aromaty się wydobywają. Teraz to ja na dwie łyżki jadę. Przecież muszę ugotować dla całej ekipy, nie? Chociaż nie wiem, co robię, ale robię. Tu kobiety się tym właśnie zajmują. Przygotowywaniem posiłku, wychowywaniem dzieci, a mężczyźni robią lokalne biznesy. Niektórzy mniejsze, niektórzy większe, ale ogólnie wszyscy są uśmiechnięci i mega szczęśliwi. Słuchajcie, i to jest jadalnia, tak jak mówiłem. Obróz jest? Obróz jest, ale nie ma stołu, tak? Nogi są otwarte. No, dziękuję. Mam sobie znaleźć miejsce. Więc ja to sobie, słuchajcie, ja to sobie zrobię w ten sposób, bo ja, jak wiecie, z nogą mam problem. Także żeby... O, ja się zrobię koło Kasi. Mamy oparcie. No, mamy oparcie, nie? I czekamy na posiłek. No i Mariusz przyniósł nam ryż, bo ciężki. Zobaczcie, tego ryżu to jest naprawdę dużo. Bo tu rodziny są duże. Bo dużo rodziny właśnie. Trzeba wykarmić wszystkich. Zapraszam. Dziękuję uprzejmie. Co? I mam sobie nakładać? Tak, tak. Jest, proszę. Dobra. No, that one. This for the sauce. This for the rice. Okay. Bardzo lubię. Skoro młodzieży smakuje, to musi być dobre. No, tak, masz rację, oczywiście. Mariusz, jest first curse. Suahili tamusana. Suahili tamusana. Brawo. A, widzisz, nie tylko ty znasz języki. I ty tak codziennie jesz? Ale pewnie mówisz. A, dziękuję, dziękuję. Może tu zostanę, słuchaj. Takie dobre jedzenie. Tylko nie wiem. Tylko nie wiem, co moja kobieta ma. Czyli będę jadł po tutejszemu. I uwierzcie mi, że rączkowi smakuje o wiele lepiej. A teraz możemy jeść.
Said ogólnie jest tutaj takim, wiecie, przedsiębiorcą, prowadzi plantację przypraw i owoców, do której możemy sobie, jakby to powiedzieć, pojechać z przewodnikiem. No i jesteśmy tu, gdzie Marysz mnie wysłał, tak? Gdzie pieprz rośnie. Gdzie pieprz rośnie. Tutaj. Tutaj. No i za nami cała farma przypraw, tak? Cała plantacja. Tak jest. Wymieniaj, co tu masz? Tutaj mamy inaczej przypraw, jak cynamon, kardamon. Cynamon, kardamon. Imbir. Dałka muskatołowa. Pieprz i tak dalej. A, i tak dalej. Wszystko. W skrócie mamy tu wszystko. Jak ja zawsze naszym gościom mówię, dopiero się dowiecie, jak przyprawy wyglądają naprawdę. Bo w Polsce, w Europie mamy wszystko w proszku. No właśnie, albo brązowym. Ja wiem. A tutaj mamy kształt, tak? Wygląd, kolor, tak. Zapach. To jak będę chciał, i to, słuchaj. Zagadka. To jak będę chciał małą paczkę pod choinkę, mnie wyślesz przypraw, nie? W prezencie, na Christmas. Nie ma problemu. No to idziemy zobaczyć. Okej, tutaj idziemy. A, stąd, dobra, tam idziemy. Co tu masz? Nic tu nie podeptam? Nie ma tu nic? Nie ma problemu. Aha, okej. Okay. To jest działka. A to co to jest? Trawa cytrynowa. Chcieli kucharza zrobić, nie? Dobra, to jest... Trawa cytrynowa albo lemongrass po angielsku. Normalnie tutaj na Zanzibarze używamy liście albo łodega, świeże liście, ścinamy, gotujemy do gorącej wody i robimy trawa cytrynowa herbata. Tak jest. Proszę, na herbatkę tak. Na herbatkę robimy z tego. A korzenie później się puka, tak. Kozenie normalne ścinamy jak cebulka, dodajemy do kary, do zupa, do ryba, do tajsko od kuchni, do gotowania dodajemy. Tak. Pachnie przepięknie, w ogóle to nie jest to samo co w paczkach. A to jest świeże. Dobra, to ja sobie tą cytrynkę, mogę? Nie ma problemu, dobra. Zapraszam. Ja się Polak potrafi. Ale to bardzo, dobre na komary. A, na komary tutaj, dobre. Tutaj robimy jaki balsam, trawa cytrynowa, smaruje i komary odlatuje. To mnie już żadna cholera nie weźmie. Idziemy dalej. Okej, dalej idziemy. Szaleństwo, to jest akurat podchwytliwa zagadka. No ja jest, tego nie zgadnę, na pewno. To jest rzecz, która dodaje się do gotowania, natomiast ona nie daje smaku ani zapachu, to nie jest przyprawa. To po co się to dodaje? Do kurczaka. Barwnik, pamiętasz? A, barwnik, to czerwone. Tak, dobra. No. To jest drzewo szminkowiec. A, szminka, słuchajcie dziewczyny, przywożę wam szminkę i zrobimy konkurs. Która pierwsza do mnie napisze, dostanie szminkę. Teraz zobacz, tak wygląda jak już jest dojrzałym owocem, bo to jest mały kwiatek, z którego wyrasta takie coś. I teraz popatrz, co się dzieje. Jest piękny czerwony i kiedyś rzeczywiście dziewczyny tutaj używały to do malowania. No a dlaczego w ogóle teraz? Nie babci. Zobacz, jakie piękne usta. O, tak. Czy ja mogę cię prosić na bal? Buzu. Na chapa. Na chapa. Chapa. Tu. Na włosy też się farbować troszkę. Iwi. I już jesteśmy przygotowani na karnawał. Ja, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Mhm. Pięknie. To jest czerwony barwnik. Mhm. Czerwone curry posiada tak. Żółte curry posiada kurkuma. Kurkuma. A czerwone curry kurkuma też jako naturalny barwnik, bo ona aż tak bardzo aromatyczna nie jest. Nie? Jest zdrową przyprawą, ale nie daje specjalnie zapachu. On nazywa... W ogóle nie daje zapachu, w ogóle nie daje smaku, daje tylko kolor. Pięknie pokaż. Ale on nazywa 007. Ale teraz nie do 007, teraz Basza. O, barwy bojenne, o. Chyba się zakocham jeszcze raz. Dobra, idziemy dalej. Na wojnę, bo zaraz gdzieś ktoś mnie na bal zaprosi. To tylko liście zerywamy, suszymy i robimy ten proszek i proszek dajemy do jedzenia. To jak delikatne. Ale to bardzo dobre naciśnienie na gazy. Tutaj na Zanzibarze mówimy pierś w śmierdzi. Aha. To ja sobie to wezmę, żeby dzisiaj nie było. Dobre na gazy to. No właśnie. Dobra, spróbujemy. Tak, nie ma problemu. Zapraszam. Tylko żeby nie było za mocno, wiesz, żebym teraz nie przesiedział, nie? Wiesz. Okay. Idziemy dalej. Tak to jest. Żebyśmy z tobą wytrzymali raczej. Tak to jest na plantacjach przypraw, gdzie człowiek przyprawy widział tylko w proszku. A tu proszę. A tutaj jest drzewko guławy. Zobaczcie. Nie trząsę, bo jeszcze coś mi za kołnierz wpadnie. Chodź, zapomniałeś dodać,
że to będzie większe i to jest ulubiony owoc. Tak? Małp! A tutaj, u góry, jest bardzo tajemniczy owoc. Guardiola. Nie. Jak się, Kasiu, nazywa? Graviola. Aha. I słuchajcie, Kasiu, do czego ten owoc a tu jest bardzo tajemniczy owoc. Mi jest ciężko wypowiedzieć. Kasiu, jak, co to jest? Przyjdź tutaj, pokaż, to powiedz. To jest graviola, ten jest bardzo zielony owoc, jest graviola. Prawie gotowy. To jest owoc, który bardzo wspomaga ludzi chorych na nowotwory. Także no, każdy, kto ma problem, powinien spróbować jeść dużo. Również można suszyć liście i zrobić z nich napar, który się pije rano i wieczorem. To też wspomaga i leczenie, i profilaktycznie. Także to jest bardzo, proszę bardzo, bardzo ważne drzewo. Takie owoce tu rosną. Jak to? Zobaczcie, to. A, to ta, a dobra. To jest karambola. To jest karambola. Fajny, kwiatkowaty. Bardzo często się go używa do soków i do drinków, jest, do ozdabiania, bo teraz zobaczycie, jaka ładna jest gwiazdka. Stąd zresztą nazwa taka. O, zobacz, jaka gwiazdeczka. Spróbuję. Smacznego. Mhm. Jaki agres ma? Ale dojrzały, słodki agres. Agres? Dobry na kasę z tego. A, na kaca? Naprawdę. Ale ja nie piję, to ja nie wiem. No, naprawdę nie pijesz? Mało piję. Jak agres? Agres. Tak jest. Ale taki niedojrzały. Tak jest. Zapraszam, paśne, mamy agres jak, tu. Słuchajcie, jak taki agres. Zielony, jak taki zielony, niedojrzały agres. To jest tu agres. Agres dosłownie tak to smakuje. Agres z Zanzibaru. Ale fajnie smak, tak? Dobra, to mówisz agres dobry na kaca? Tak jest. A to ja nie wiedziałem, to już będę wiedział teraz. Ale kolega nie pije? Nie. Naprawdę? Kolega w ogóle nie. W ogóle nie pije. W ogóle nie? Nawet w Afryce wiedzą i się nas śmieją. Ale dziewczyna nie? Nie, dziewczyna nie. Dziewczyna pilnuje. Wymalowany, z kwiatkiem, na imprezę gotowy. Drzewo kawowe. Na Zanzibarze mamy dwa rodzaje kawa. Arabika i robusta. Arabika to jest niska, malutki. A robusta to jakiś drzewo rośnie. Dużo. Ale które mocne? Arabika bardzo mocne. To ja uwielbiam arabikę. Normalne zerwa, my obieramy, suszemy, palone i robimy ten proszek i robimy kawę. A tutaj robimy cynamon kawa, kardamon kawa, imbir kawa, wanilia kawa. Ale moja mama robi kawa bananowa. To jest rewelacja. Albo zajebiście. No wiesz, jaką ja kawę lubię? Czystą i czarną. Okej. Okay. Tylko bez cukru, bez dodatków, bez niczego, z zaparzoną. Tylko woda i tylko kawa. Woda i kawa. Dobra, super, mocne. Wtedy, tak, wtedy czuję, że to jest kawa. I ma fajnie smaku. Tak, wtedy jest kawa. Kawa. To tak jak, wiesz, to tak jak ryba. Tak. Ryba bez przypraw. Tak. To jest ryba. Świeże. A tutaj mamy coś mega pikantnego. Jedna taka papryczka wystarczy na 3 litry sosu i będzie praktycznie niezjadliwe. Takie to jest mocne i pikantne. Ja tego próbował nie będę. Idę dalej. O, imbirę znam. Ale ostro. O, i tutaj, o, zobaczcie. Tak rośnie imbir. Później go wykopują i mamy takie postaci w sklepach. A tutaj mam kawałek świeżego, świeżutkiego. Ponoć bardzo mocny. No zapach niesamowity, faktycznie. Ło, pani. Daje ostro. Ojej. I coś ty mi tu nastrącał? Co to jest? Goździki. Brawo. Nie, brawo, bo to pachnie jak goździki, tak, to tak konkretnie. Naprawdę. Tylko, że te liście są, nie? To jest drzewo goździkowe. Ale teraz nie jest sezonu, nie ma, nie? No, ale mamy to, gdzie jest? Tam. Tu. A no są, faktycznie. Tu są, tak. To jest goździki. Takie konkretne. Ale jak wyschną, to są malutkie. Tak, normalnie rośnie malutki, czerwony. Zrywamy, suszymy. Będzie czarny i pachnie jak goździki, tak? Tak. I idziemy do kary, do zupa, do ryba. Ale to bardzo dobre na ból zęba, tak? A na ból, albo poważnie? Dobre, tak, naprawdę. Dobre na bięgunka, ból brzucha, dobre na wszystkiego. Tutaj mówimy goździki, zypaczki, nie ma śraczki. Zapamiętam. Chodźcie zobaczyć, jak zrywa się kokosy. Patrzcie, będzie wchodził teraz na palmę. Idę z nim, wejdę. Nie.
Okay? No, to wait. Are you ready? Yes. Hello? Jumbo Jumbo? No, yeah. Dawaj. Abarigan? A ja za tobą. Hakuna? Matata. Matata. Okay? Okay. Hakuna. Hakuna Matata. Halo? Hakuna Matata? Moim zdaniem gałka muszkatołowa mu za mocno weszła. Malaika. Nasema eti ginya na mwenzio na shinona malisina we ninge kuwa malaika hakuna hakuna matata, okay? Nie, ty kozak jesteś. Hakuna matata. Karibuni wangini. Hakuna matata. Waye nchi yenye amani. Hakuna matata. Waye ejembo. Ejembo wana. Habari gani. Goyo. Muzuri sana. Ati wageni. Mwakaribishwa. Nanziba yetu. Hakuna Brawo! No i po takiej, wiecie, wyczerpującej, że tak powiem, wycieczce, jednej, drugiej, wracamy do hotelu, gdzie czeka na nas no nieziemsko pyszny posiłek. Zresztą sami zobaczcie. Jeżeli chodzi o to, co znajduje się na talerzach, zobaczcie, jest ogrom owoców morza. Są ryby, są kalmary, są ośmiornice, a to wszystko pochodzi dosłownie od sąsiadów. Kilka metrów od hotelu jest takie miejsce zbiorowe rybaków, którzy codziennie spływają z oceanu ze złowionymi zdobyczami i hotel po prostu od nich to odkupuje. Nie, ty nie znikaj, no Kasiu, bo ty jesteś tu, wiesz, właścicielem hotelu. No ale tu jeszcze kuchni, no właśnie, ja wiem. Ale właśnie ja się i ta... nie wcinam w kompetencje, to jest no, ja, nie, no ja dzisiaj również jestem jako gość, ale wiesz, mówiłem już, że wybieramy ryby na kolację, tak? Tak jest. Świeże, prosto z oceanu. Tak jest, ale to... kolejka do sklepu. No, kolejka do sklepu, ale tu chętnych jest dużo, nie? Tak jest, tutaj przyjeżdżają hotelarze z całej wyspy, szefowie kuchni bardzo często. I właśnie, oj przepraszam, już wyłączam. I tutaj sobie wybierają rybkę jaką chcą, zabierają do hotelu. Czasami się zdarzają takie naprawdę gigantyczne ryby, to wtedy kiedy masz duży resort, to zrobisz wrażenie na gości, no bo wiedzie cała potężna ryba. Ale nie trzeba robić wrażenia, ja, wiesz, to co ja już jadłem do tej pory, to już jest szacun, nie? To prawda. A szef kuchni no, robi robotę. Tam też, tak, coś? O, ryba już jest tam jedna, też są tak, ryby, tak. Oczyszczona. O, karmazyny. Chyba karmazyn. No karmazyn. No kalamar. O, kalamar, okej. Okay. What is it, Senga? This is red snapper. Red snapper, to jest tak... A, czerwony snajper. Tak jest, dokładnie. Przepyszna ryba. Pewnie szybka ryba jakaś. Pewnie tak. Pewnie tak. No najszybszy jest chyba tuńczyk, myślę. Jeśli chodzi o pływanie w wodzie. Kiedy znaleźliśmy to miejsce, wiedzieliśmy, że jesteśmy obok targu rybnego, to poniekąd mój brak wiedzy
bałam się tego, że jesteśmy koło targu rybnego, że będzie śmierdzić ryba, że goście będą czuć. Posadziłam mnóstwo roślin, które miały ten zapach ewentualnie zagłuszyć. Teraz już wiem, że świeża ryba w ogóle nie śmierdzi. Nie, no i chciałem ci to powiedzieć, że to jest to, że jak powąchamy rybę, świeżą rybę, to nie może być rybą, naprawdę, nie? To prawda. Zleżała ryba śmierdzi. To prawda. I teraz po czasie już wiem, że sąsiedztwo z targiem rybnym to jest gigantyczny przywilej, tak? Bo dzięki temu rzeczywiście mamy codziennie... Ale masz bliziutko, świeżą... ryba nie jeździ, tak? Wychodzi szef kuchni tu na plażę i wybiera sobie to i dzisiaj zapraszam. Tak. To jest niesamowite. Zobaczcie, co idzie. O, idą ryby, ale... O śmiernicę. Przepis na ośmiornicę jest po prostu rewelacyjny u ciebie, Kasiu, więc... O, ale... I tą będziemy za chwileczkę licytować, bo jest najładniejsza, najdorodniejsza. To jest dzisiejsza nasza kolacja. Zobaczcie, jaka kolacja. Ćwiczymy. 20 kilo? No. 13. No, 13 kilo. Pomyliłem się o 7, ale wybaczcie. I zobaczcie, i taką kolację dzisiaj będę miał. Może nie całą, ale chociaż malutki kawałeczek. Coś cudownego. Nie ma nic tutaj nieświeżego, nie ma nic mrożonego. Wszystko jest pyszne i dobrze doprawione. Zresztą kucharz to sama klasa w sobie z 20-kilkuletnim doświadczeniem, więc tylko tu przyjeżdżać i tylko próbować te tutejsze przysmaki. No i przyszła pora kolacji i obiecanych potraw, które pokażę. Dzień dobry. Kasia, właścicielka tego przepięknego hoteliku. Kasię Werner pewnie znacie. Ale nie w tej roli. Ale nie w tej roli, ale okej. Okay. Mniejsza o to. Słuchajcie, Kasiu, zamówiłem kilka pozycji z karty, która jest fajnie opracowana, jest po polsku. I to, co pokażę, to zawsze tu jest. Zawsze. Wszystko, co jest w karcie, jest zawsze. I zawsze będzie tak przygotowane, jak dzisiaj ja będę próbował. Zresztą tak. Już od kilku dni tutaj próbuję i jestem zachwycony i widzę, jak jest. I słuchajcie, moi kochani, zamówiłem z przystawek ceviche ze świeżego tuńczyka. Z naszego oceanu. Do tego zamówiłem chipsy z zielonych bananów a la Paula. To tak egzotycznie dość brzmi i imiennie, chociaż tu już... Tak, jest to jedyna nasza potrawa, która powstała na cześć naszego gościa, ponieważ przyjechała kiedyś do nas pani z Ekwadoru, przemiła dziewczyna, Paola właśnie, i zobaczyła, że mamy zielone banany w karcie i poprosiła, czy jest możliwość zrobienia tak, jak ona z dzieciństwa z Ekwadoru właśnie pamięta, bo już dawno tam nie mieszka, wytłumaczyła nam jak. Okazało się, że oczywiście nasza kuchnia wie, jak robi to i potrafi. I była przeszczęśliwa, załzawiona ze szczęścia, więc obiecam jej, że trafi do naszej karty. No ale to jest, takie wyróżnienie. Nie? No ale rzeczywiście bardzo dużo gości to lubi, bardzo gości zachwala wielu, więc dlaczego nie? Należy i z zup, mamy tutaj kilka pozycji, a ja wybrałem zupę z owoców naszego oceanu. To znaczy naszego, słuchajcie, to jest Kasi ocean, tu po prostu stara sługa widać. A z dań głównych... Słuchajcie, to już poszedłem na całość i zamówiłem tą ośmiornicą, którą widzieliście wcześniej, jak obijałem. I ośmiornica będzie podana z zielonymi bananami w sosie kokosowym. No bo my tu mamy aż 17 odmian bananów. Niektóre są owocami, niektóre bardziej służą jako warzywa. I to jest właśnie taki ukryty
banan, który służy jako warzywo. Jako, ja to zawsze mówię, jak nie ma, jak tu nie ma ziemniaków, to są banany. Na przykład, tak no, jest. I do tego wziąłem grillowane krewetki, kalmary, ryby w indyjskim koszyku papadam z ziemniakami i warzywami. Brzmi, słuchajcie, mega. I grillowane kalmary na szaszłykach w sosie z marakui z ziemniakami w rozmarynie i warzywami. Słuchajcie, cały koszyk aromatów, cały koszyk zanzibarskich przypraw. No bo Zanzibar generalnie jest kuchnią stworzoną przez cały świat, bo tutaj każdy był. Byli tutaj Arabowie, byli tutaj Hindusi, byli Europejczycy i każdy coś przywiózł, troszkę namieszał w tych garnkach, wykorzystał to, co jest. Ziemię, która rodzi niebywale, więc tutaj wszystkie przyprawy rosną, owoce, warzywa, mamy ocean pełen pyszności. I zanzibarska kuchnia jest bardzo kuchnią międzynarodową. No właśnie, tu jest dużo właśnie takich wpływów całego świata, mm-hmm. Tak. Więc co, będziemy oczekiwali na szefa kuchni, jak da nam zielone światło, że już jest przygotowane i wam to pokażemy i spróbujemy. No może wy nie spróbujecie, ale wszystko przed wami. Ja zapraszam, oczywiście. Dobra, co czekamy i spotykamy się za chwileczkę. Kalamari. Papadam seafood. Mhm. Aha, to jest ten papadam, koszyczek, tak? Papadam. To jest kuchnia indyjska. Widzisz, aha, tutaj to są te grillowane. O, zupa. Zupa. Kasia, ja ci powiem tak. Wszystko musisz zjeść teraz. Ceviche. Ceviche. Jak to wygląda pięknie. Będzie się rozpływał w ustach. Lepsze niż sushi momentami. Widzicie to? Jeszcze? Ja, słuchajcie, w karcie się nie wydawało tyle tego. Smacznego? Dobra, zaczynamy od ceviche. Myślę, to jest taka przystawka, którą powinno się zaczynać. Proszę bardzo. Kraj. I przegryzę, i może bananami. Dzień. One pewnie nie wyglądają zbyt apetycznie, natomiast spróbuj. To jest jak dobry chips. Za dobre pieniążki. Kasiu, może się podzielimy. Proszę, zacznij ty. Tak? No dobra. Jasne, że tak. Tutaj mamy warzywa zanzibarskie. Rybka najpierw. Wszystko razem. Ja lubię najbardziej wszystko tak, razem. Tak, bo to tak powinno być, wiesz. Świeżutki. Nie, no to jest... Są wspaniałe rzeczy. Słuchaj, tuńczyk rozpływa się wręcz w ustach. Niesamowite. Chrupni chipsa. Właśnie, te chipsy z bananów, tak? Te banany nazywają się, o ile się nie mylę, w lokalnym języku mzeze banana. Mzeze banana. Mzeze banana. Mzeze banana. Są chrupiące, są przyprawione i chyba usmażone. Ale smakują obłędnie. Takie wiesz, ja bym to nawet nie brał jako taką przystawkę obiadową, tylko do piwka. Tak jest, dokładnie. Bardzo często właśnie tak sobie goście zamawiają. Zamiast orzeszków. No, zamiast orzeszków. Pochrupać sobie. I słuchaj, i naturalne. Tak jest. Zdrowe, pyszne. Dobra, tyle gadania. Bierzemy się. Za... Co teraz? Losujesz? Czekaj, ja to muszę zjeść. Spróbujmy. To jest ona, ta, którą pobiłeś. To jest ta, którą pobiłem. Słuchajcie, niby jej tutaj nie widać, bo to jest tak jakby, no nie wiem jak to nazwać, gulasz, tak? Tak po polsku można byłoby nazwać, dobra, to jest gulasz z ośmiornicy, z pobitej przeze mnie osobiście. Słuchajcie, to jest ta ośmiornica. W ogóle ale... nie czuć, że to ośmiornica. Wydaje mi się czasami mojego synka namówić na kęsik, mówiąc mu, że to jest jakiś kurczaczek i nie orientuje się wcale, że nie. Jest przepyszne. Przyprawy dominują, więc no, samo wchodzi. Ja to dzisiaj zostaję, a jutro biegam po plaży. No i teraz, słuchajcie, panie, biorę coś, co mój syn codziennie zamawia podwójną porcję. Ja mu się wcale nie dziwię. To nie. Też moje ulubione danie. To jest grillowany kalmar na szaszłyku. Pozwoliliśmy sobie zamienić ziemniaczki na ryż. I lał, Kasiu, bo to też jest istota Zanzibaru. Proszę. Ach, z największą przyjemnością. Taki patyczek i ja sobie wezmę taki patyczek, bo mnie to najbardziej interesuje. To nie jest jakiś, wiecie, cieniutki kalmarek. To jest gruby kawał mięsiwa. I spójrzcie, jak on się kroi. A jak się gryzie? Jego się nie gryzie, on się rozpływa w ustach. A spróbuj jeszcze, tutaj jest sos z passion fruit, czyli z marakui po polsku. Lekko kwaskowaty. Tak, tak.
To też jest bardzo wdzięczny owoc do gotowania. Passion fruit. No i tym smacznym akcentem, wiem, że narobiliśmy smaka wielu osobom, które oglądają ten materiał, musimy się pożegnać. Przykro mi bardzo. Mam nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi jeszcze kiedyś. Zapraszamy serdecznie. Ja również Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, przygód. Już na pewno spotkamy się u mnie w kuchni. No i zapraszam do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. I jak ktoś jest zainteresowany taką przygodą na Zanzibarze, to zgłoście się do Kasi i do hotelu Mambo Paradise, a brzmi to tak fantastycznie, bo to jest tak, wiesz, bo naprawdę ja czuję się jak w takim raju na ziemi. A ja z kolei chcę ci powiedzieć, że mi bardzo często cieknie ślinka, jak oglądam twoje programy i pokazujesz właśnie tego schabowego, mięsiwa, wszystkie i wtedy oj, 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 no, dzieje się. Pozdrawiamy. Cześć, pozdrawiamy.